Połowa XVII wieku to był bardzo intensywny czas w historii Polski. Mieliśmy Potop Szwedzki, Powstanie Chmielnickiego, dużo wojen, dużo zamieszania. Nic dziwnego, że w podręcznikach do historii brakło miejsca na to, co działo się wtedy w Rosji. A szkoda, bo Aleksandr Sołżenicyn twierdził, że gdyby nie tamte wydarzenia, to nie byłoby rewolucji październikowej. Ale zanim przejdziemy do dużego obrazu, zacznijmy od małego chłopca imieniem Nikita. Nikita urodził się na niewielkiej wsi, niedaleko miasta Niżni Nowgorod i los dość szybko przestał być dla niego łaskawy, ponieważ jego matka zmarła. Niedługo później jego ojciec wziął sobie nową kobietę, która okazała się taką złą macochą, jak z bajki. Nikita był jednak inteligentnym chłopakiem i nauczył się czytać, co oczywiście nie było w tamtych czasach typowe. On zaczął uciekać w książki, a jak łatwo się wam pewnie domyślić, nie było dostępnych w tamtych okolicach i w tamtych czasach zbyt wiele ciekawej beletrystyki czy książek historycznych, więc on czytał głównie pismo święte. Trudno się więc dziwić, że kiedy przyszło do wybierania o tym, co zrobić ze swoim życiem, Nikita zdecydował, że pójdzie do klasztoru. Faktycznie tam poszedł, jednak jego ojcu się to nie bardzo podobało i on go przywołał z powrotem do domu pod pretekstem wymyślonej choroby. Więc on uznał: Dobrze, ojciec jest chory, nie będę zakonnikiem, wracam do domu. Ale tam też musiał coś ze sobą zrobić, więc skoro nie mógł być zakonnikiem, został wiejskim popem. Taki człowiek, oczywiście w Prawosławiu mógł mieć rodzinę, on znalazł żonę, miał dzieci i służył w lokalnej cerkwi, ale robił to dobrze. On nie tylko umiał czytać, ale był odczytany, miał szerokie horyzonty, dużo wiedział, więc kiedy w okolicy pojawili się kupcy z Moskwy przejazdem i wysłuchali jego kazania, zaproponowali mu, żeby on pojechał z nimi do Moskwy i stał się. Takim ich kapelanem, ponieważ tam różne gildie miały swoje świątynie, więc żeby on był tam u nich, służył, chrzcił ich dzieci i tak dalej. On faktycznie pojechał z nimi, ale tam zdarzyła mu się dość duża prywatna tragedia. Otóż w Moskwie jego dzieci, z przyczyn, które nie do końca są dla nas dzisiaj jasne, po kolei zmarły. On po takim potężnym ciosie uznał, że nic go już z tym światem nie łączy, więc Spełni swoje marzenie z dzieciństwa i zostanie zakonnikiem. Zresztą swoją żonę też do tego namówił, oni się rozdzielili i on pojechał na daleką północ, jeszcze za Wyspy Sołowieckie. Ten klasztor nazywał się Anzierski Skid. On tam był chwilę zakonnikiem, ale pokłócił się z miejscową władzą i wyjechał do jeszcze mniejszego, jeszcze bardziej oddalonego klasztoru i tam został takim miejscowym naczelnikiem. Ja się szczególnie na kwestiach religijnych nie znam, nie wiem jak to się dokładnie nazywa, ale tam w tamtych czasach i po rosyjsku taki człowiek nazywał się Igumien. I on, jako taki naczelnik klasztoru, kiedy odwiedził Moskwę, zgodnie ze zwyczajem, musiał odwiedzić cara. Carem był wtedy Aleksy Michajłowicz, drugi z Romanowów, ojciec Piotra I. To był car, który dość szybko wszedł na tron w wieku 16 lat i jemu trochę brakowało ojca w tym wszystkim. I kiedy spotkał się z takim z poważnym zakonnikiem, oczytanym, umiejącym się wysławiać, inteligentnym to zaproponował mu, żeby został jego carskim spowiednikiem. Nikita się na to zgodził, on zresztą wtedy już się nie nazywał Nikita, on przyjął imię zakonne Nikon. Zostanie carskim spowiednikiem to był ogromny awans, który otworzył mu drzwi do kariery. Szybko został metropolitą nowogrodzkim, a kiedy zwolniło się miejsce, także patriarchą całej Rusi. On w tamtych czasach wybijał się spośród ogółu kleru, tam większość takich wiejskich popów nie umiała nawet czytać. Oni, to jest zabawne, oni czytali Pismo Święte podczas nabożeństw z pamięci, a co było jeszcze gorsze, oni nie umiejąc czytać samym uczyli wiejskie dzieci czytania, co oczywiście niespecjalnie im wychodziło. Więc nikon na ich tyle wypadał całkiem nieźle, a jako, że był dodatkowo bardzo ambitny, bardzo energiczny, ogólnie utalentowany, inteligentny, to ostatecznie z tego wiejskiego chłopaka został w zasadzie drugą postacią w państwie. Patriarchą całej Rusi. To był awans społeczny, jakiego w zasadzie na Rusi nie widziano i jeszcze po nim nie widziano w zasadzie aż do Piotra I, który trochę przebudował całą tę hierarchię i pozwolił ludziom awansować ze względów na talent i umiejętności, a nie na urodzenie. Nikon trafił jednak do szczytów władz cerkiewnych w bardzo ciekawym momencie. Już od jakiegoś czasu tam dojrzewała potrzeba dużych zmian. Dlaczego? Chrzest rusi nastąpił w 988 roku, niedługo po szczycie Polski. W tamtym momencie księgi święte zostały sprowadzone z Grecji, z Bizancjum i przetłumaczone. Od tego czasu minęło jednak kilkaset lat ruś przeżyła w międzyczasie najazd mongolski i przeżyła rozdrobnienie dzielnicowe. Te księgi przez setki lat były kopiowane przez mnichów w klasztorach, przy słabym świetle, przez ludzi, którzy... jedni umieli to, co robili, inni nie bardzo, więc w tych księgach zaczynały się pojawiać błędy i przeinaczenia. Tylko, że nie było z tym problemu, dopóki Ruś była rozdrobniona. I jeśli w Riazaniu pojawiły się błędy, no to oni chodzili do cerkwi, czytali te teksty z błędami, modlili się z błędami, ale wszyscy z tymi samymi, a w tula, w tula z innymi błędami, ale też wszyscy z tymi samymi. I nagle, kiedy Ruś zaczęła się unifikować, kiedy Carat zaczął te wszystkie ziemie spajać w jakiś bardziej spójny organizm państwowy, różni kupcy zaczęli częściej podróżować, ludność zaczęła się przemieszczać, okazało się, że nagle taki właśnie kupiec Stół lądował w Woronerzu i słyszał w cerkwi zupełnie inne słowa niż te, do których był przyzwyczajony. A musimy pamiętać, to byli ludzie, którzy zresztą tak jak ludzie w tamtych czasach w Polsce, byli bardzo z wiarą chrześcijańską związani. Dla nich to było ważne. I taki człowiek przychodził i słyszał inną modlitwę i myślał sobie zaraz, albo ja się źle modlę przez całe życie. I pójdę do piekła, bo wszystko robiłem po drodze źle. Albo ci ludzie robią to źle, i oni pójdą do piekła. I to też dla niego tworzyło dyskomfort. W związku z czym pojawiła się propozycja, żeby to wszystko ujednolicić. I w zasadzie to było coś, z czym nikt się nie kłócił. Jednak pojawiły się dwie wersje tego, w jaki sposób to robić. Nikon jeszcze zanim został patriarchą należał do obozu tych, którzy twierdzili, że trzeba sprowadzić święte księgi z Grecji, z Bizancjum stary, dawnego i je przetłumaczyć na cerkiewno-słowiański jeszcze raz od początku. Natomiast była inna frakcja, zresztą dość silna, która twierdziła, nie możemy sprowadzać ksiąg z Grecji. Grecy przyjęli Unię Florenską z katolikami. Czyli z heretykami. I Bóg ich za to pokarał. Niedługo po tej Unii Florenckiej Turcy zdobyli Konstantynopol. Bóg ich pokarał, bo popełnili błąd. Nie możemy iść ich drogą, bo to jest udowodnione przez samego Boga, że oni się mylili. Do władzy jednak doszedł Nikon, stał się patriarchą i on wtedy mógł podjąć decyzję. W jaki sposób przeprowadzić tę reformę? I oczywiście postawił na swoim, stwierdził, sprowadzamy te księgi i je tłumaczymy jeszcze raz. Tutaj niektórzy twierdzą, że to tłumaczenie zostało wykonane w sposób, który można by nazwać hauturą, że te księgi nie były sprowadzone tak naprawdę z góry afon, tylko z Florencji, że ich tłumaczenie było zrobione w cudzysłowie na odwalcie. Inni historycy twierdzą, że Nikon podjął taką, a nie inną decyzję, ponieważ był bardzo ambitny i chciał doprowadzić do podbicia przez Moskwę Konstantynopola i zjednoczenia całego świata prawosławnego wokół Moskwy i wokół swojej własnej osoby, i dlatego on myślał o tym, żeby stworzyć taką jednolitą liturgię, która byłaby spójna w całym świecie prawosławnym, choć Ci sami ludzie wskazują na to, że to była jedna wielka ułuda, bo w Jerozolimie ten obrządek wyglądał inaczej niż w Antiochii, w Antiochii inaczej niż w Konstantynopolu, w Konstantynopolu inaczej niż w Moskwie, więc jego próba dorównania do pozostałych regionów była z góry skazana na niepowodzenie, bo nie istniała poza Moskwą żadna jedna spójna wersja. Czy tak było naprawdę? Trudno powiedzieć. Tak czy inaczej, reformy Nikona oznaczały gigantyczne zmiany dla prostych ludzi. Oczywiście nam się one będą wydawać śmieszne, ale dla tamtych ludzi one były potężne. Ja Wam pokażę to na przykładzie, który był dla nich kluczowy. Wcześniej, przed reformą, na Rusi Moskiewskiej, w ogóle na Rusi, kiedy wierny się żegnał, składał rękę w taki sposób: dwa palce na górze, trzy palce na dole. I tak ją przykładą. Natomiast Nikon kazał się żegnać zupełnie inaczej. Trzy palce na górze, dwa palce na dole, i w ten sposób. Tak naprawdę mnie na wykładzie tłumaczyli, bo mieliśmy na studiach duchowość prawosławną, tłumaczyli, że ta różnica nie była wielka, bo kiedy składamy ręce w ten sposób, to te dwa palce na górze oznaczają boską i ludzką naturę Chrystusa, a te trzy na dole oznaczają Trójcę Świętą, natomiast kiedy złożymy palce na odwrót, czyli tak, to mamy trójce Świętą na górze i dwie Natury Chrystusa na dole, więc niby to samo, a dla tamtych ludzi to było naprawdę istotne. Inną szalenie istotną zmianą była zmiana kierunku procesji, która obchodziła Cerkiew dookoła. Inną szalenie ważną zmianą była pisownia imienia Jezus w Piśmie Świętym, także to były duże zmiany, tak duże, że pojawili się ludzie, którzy Bronili ich do samego końca. Największym obrońcą starego obrządku był człowiek, który przeszedł do historii jako protopop a vacuum. Protopop to jest tytuł, taki starszy pop. On został za swoje poglądy skazany najpierw na więzienie w ziemnej jamie. Spędził w niej 14 lat, ale nawet wtedy się nie poddał. Pisał pisma broniące starego obrządku, a na koniec, kiedy już wszystkim obrzydł, został spalony. Inną ważną obrończynią była Bojaryni Morozowa, arystokratka z Moskwy, która także długo broniła Starego Obrządku. Została aresztowana razem z siostrą i przeszła do historii w dużej mierze dlatego, że znany malarz Surikow namalował jej obraz, zresztą bardzo ładny, widzicie go za mną. Co jednak najważniejsze, problem reformy cerkiewnej nie był problemem czysto religijnym. To był problem, w który mocno zaangażowała się władza świecka. W 1666 roku car Aleksy Michajłowicz wystąpił na Soborze Moskiewskim z taką płomienną przemową wyliczającą błędy staroobrzędowców i nawołujący do odsiania ziaren od plew. Ten sobór zresztą oficjalnie wyklął Stary Obrządek, Stare Księgi, a tych ludzi, którzy ich bronili, nazwał heretykami. W 1668 roku carskie wojska obległy klasztor na wyspach sołowieckich. To oblężenie trwało kilka lat i skończyło się masakrą obrońców. Podobnie skończył kilka lat później także klasztor Paleoostrowski na wyspie na jeziorze Onega. Tam spłonęło dwóch do trzech tysięcy staroobrzędowców, obrzędowców, przy czym w zależności od wersji oni albo zostali spaleni przez wojska carskie albo spalili się sami w akcie protestu i rozpaczy. Tak naprawdę prześladowania starych obrzędowców trwały aż do 1716 roku, kiedy Piotr I, zwany Wielkim, postanowił, że mogą sobie żyć, będą płacić wyższe podatki, ale niech sobie żyją. To był człowiek, który kwestiami religijnymi interesował się niewiele on miał zupełnie inne ambicje wojenne on chciał przybliżyć. Rosję do Europy, stworzyć flotę i tak dalej, i tak dalej. Więc jemu tego typu rozłam w cerkwi był kompletnie do niczego niepotrzebny, więc on go po prostu ukrócił. Niemniej jednak podział na cerkiew prawosławną, tą nazwijmy to oficjalną, i staroobrzędowców istnieje tak naprawdę do dzisiaj. W zasadzie dopiero w latach 70. XX wieku uznano oficjalnie, że. Oba te nurty prawosławia zaczynają się wzajemnie uznawać jako równorzędne, natomiast one wciąż są osobne, mają swój osobny obrządek, osobne cerkwie i tak dalej. Wróćmy jednak do tego, co mówiłem na samym początku, czyli do słów Aleksandra Sołżenicyna, który mówił, że gdyby nie rozłam w cerkwi w XVII wieku, nie doszłoby do rewolucji październikowej. Co to ma ze sobą wspólnego? Otóż według niektórych. To był taki moment, w którym nastąpił gigantyczny rozłam pomiędzy establishmentem, warstwami wysokimi, które jednogłośnie przyjęły nowy obrządek, reformę cyrkwi, a tymi nizinami, chłopstwem, mieszczaństwem, tym biedniejszym, które było wierne staremu obrządkowi. Według niektórych wyliczeń, aż do połowy XVIII wieku to ci staroobrzędowcy stanowili w Rosji większość, wciąż. To był właśnie ten moment według niektórych, kiedy doszło do rozłamu pomiędzy władzą i ludem, co ostatecznie doprowadziło do zrzucenia carów w stronę. Zresztą na potwierdzenie tych słów można przypomnieć, że właśnie w czasie tej reformy doszło do jednego z największych powstań chłopskich w historii Rosji. Mówię o powstaniu Stepana Razina, które zaczęło się w 1667 roku, trwało do 71 roku. Ono jest zresztą ciekawym przypadkiem także dlatego, że ci ludzie, ich tam było w szczytowym momencie 20 tysięcy osób, kozacy, chłopi, oni szli na Moskwę, ale oni nie szli po to, żeby obalić Cara. Oni szli po to, żeby uwolnić cara od tych wszystkich złych bojarów i urzędników, którzy go otoczyli i w ten sposób psuli relacje pomiędzy dobrym carem a ludem. To jest bardzo ciekawe, bo ta mentalność przetrwała bardzo, bardzo wiele lat. W zasadzie można powiedzieć, że nawet dzisiaj do pewnego stopnia istnieje. Tak samo było w czasach stalinowskich. Kiedy czytałem, a czytałem tego sporo, wspomnienia ludzi, którzy w 1936-1937 roku trafili do więzień z różnych wymyślonych powodów, oni w dużej większości pierwsze, co robili w takim więzieniu, to pisali do Stalina, bo szczerze wierzyli, że Stalin jest dobry, tylko dał się otoczyć złym ludziom, i oni mu zaciemniają obraz I jak tylko Stalin się dowie, że ciźli ludzie, ci MKWDiści, ci ministrowie wtrącili mnie, Bogu Ducha winnego, do więzienia, to jak on się dowie, to on im wszystkich poustawia do pionu, a mnie wypuści. Wracając jednak do historii, czy faktycznie rozłam w cerkwi był tym, nie powiemy kamykiem, bo to jednak było duże wydarzenie, ale głazem, który spadając wywołał ostatecznie lawinę, która zmiotła carów z tronu? Trudno powiedzieć, ale z drugiej strony ludziom, którzy tak twierdzą, naprawdę trudno jest odmówić logiki. Jeśli podobała Wam się ta historia, zachęcam do subskrybowania kanału, a jeśli już to robicie, możecie odwiedzić moją stronę na portalu Patreonite. Link znajdziecie oczywiście w opisie.